Bohdan Gadomski w ostatnim czasie przeszedł zawał i zmagał się z zapaleniem płuc. Choć dochodzi już do formy, jest oburzony tym, jak potraktowany został przez łódzkie pogotowie ratunkowe. Co więcej, rozważa zgłoszenie sprawy nie tylko do Rzecznika Praw Obywatela i Rzecznika Praw Pacjenta, ale i prokuratury. Dziennikarz tygodnika Angora po przebytym zawale rehabilituje się w swoim łódzkim apartamencie. Do pracy wraca w kwietniu, jednak nie w pełnym wymiarze godzin, redagowany przez niego cykl Salonowe Burze będzie obejmował tylko jeden wywiad w miesiącu. Ze swoimi fanami Bohdan Gadomski planuje komunikować się za pośrednictwem bloga i mediów społecznościowych. Na jego Facebooku pojawił się wpis, w którym dziennikarz opisuje skandaliczne zachowanie dyspozytora pogotowia ratunkowego w Łodzi, gdy zadzwonił, by wezwać pomoc. Pogotowie ratunkowe w Łodzi odmówiło przewiezienia mnie do szpitala, grożąc, że jeżeli mój stan zdrowia nie będzie związany z zagrożeniem życia, to zapłacę 11. tysięcy złotych za transport, czytamy. Mimo, że stan był poważny i trafiłem natychmiast na oddział R ratujący życie, a stamtąd czym prędzej na stół operacyjny, to nie chcę myśleć, co by mogło się stać w taksówce, którą pojechałem do szpitala. Zastanawiam się teraz, czy nie oddać sprawy do prokuratora. Co zrobić ze skandalicznym zachowaniem dyspozytora pogotowia ratunkowego w Łodzi? Zastanawia się w swoim wpisie Gadomski, PiS. Oryk publikuje również pierwsze zdjęcie po tygodniowym pobycie w wojewódzkim specjalistycznym szpitalu IM. WL Biegańskiego w Łodzi, z którego, jak pisze, wyszedł na tyle naprawiony, że może funkcjonować prywatnie. Czekamy na odpowiedź pogotowia ratunkowego w Łodzi w sprawie zarzutów Bohdana Gadomskiego.